那个。 Chyba się nie utopiła. Jarek, a może skoczymy do gajowych po łódkę? Monika! 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 Cioci i wujka? Dobre. A Honorka? Pannica już. Za mąż niedługo będzie szła. A jak Monikę zobaczysz, oko ci zbieleje. Monika? Fajne imię, co? A w ogóle to mogłaby w kinie występować. Nie, Jarek? Mistrz taki, a stroi się. Za granicę ma jechać. Świat! Kawaler z ciebie, jak się patrzy? No, co tam w domu? Wszyscy zdrowi? Tak, dziękuję. Umęczyłeś się, co? Skąd? Dzień dobry.
No, jesteś wreszcie. Depeszowali z domu. Ale z ciebie chłopisko. No, a powiedz, co u ojca? Do Jugosławii wyjechali, co? Będą się w morzu kąpać. W Adriatyku. Nie widzisz, że chłopak ledwie się na nogach trzyma. Pewnie głodny. Leć, przygotuj mu co z obiadu. Gdzie to zanieść, mamo? Na górę do pokoju. Mamo, a on będzie spał na dziadkowym łóżku? Czy na tym składanym? Na dziadkowym. Dziś do ciebie przyjdę, zaraz ruszę w nocy mrok. Nie wyglądaj za mną oknem, mgleju to nie trusz. Ale tu cicho, ojej. Miałeś odnieść gajowe żelazko. Tato, opowie o tym spadochroniarzu i o żandarmach. Przynieś na zapałki. Pan opowie. Miał tato nie palić. Wujek opowie o tym. Było, przeszło, minęło. 42 rok. To były czasy. Masz, bracie, pojęcie? Zima, mróz. A pan Miecie miał wtedy 12 lat. 13. Leży koło pieca, śpi, za oknem zadymka. Śnieg kotuje. A tu, puk, puk, ktoś puka w szybę. Ja to bym bach tę szybę. I łubudu. Aha, wiesz, kto tam był? Spadochroniarz. Mieszkaliśmy wtedy aż za Rajgrodem. Hela z braciszkiem. Znaczy się twoim ojcem w sąsiedztwie. I tam panią pewnie poznał, prawda? Mama była wtedy taka malutka. Edzinek, chodź się wykąpać. Jarek też. Dosyć tego gadania. Może chcesz dwie poduszki? Nie, po co? Dziadek spał na tym łóżku? No, bardzo je lubił. I umarł na nim. Tu stała gromnica. Przyszedł ksiądz. Monika! Kto to jest? Gajowa. Nie, ta Monika. Taka spod Warszawy. Niby gajowa siostrzenica. Jest tu dopiero tydzień, a już jeden chłopak. Taki harcerz. Mało się przez nią kiedyś nie utopił. Po kaczeńce kazała mu płynąć. A gajowa chciała ją za to odesłać. Do domu? Na obiad nie przyszła. Na kolację to samo. A potem gadała, że musiała iść na pocztę, po list od matki. Lepiej z nią nie zaczynać. Śpi. Dobranoc. Zresztą, proszę się nie gniewać, ale ciocia naprawdę nie ma racji. Mama na przykład... Właśnie, mama mówi, że każda kobieta powinna wyglądać jak najładniej, choćby dla samej siebie. Kobieta, ale nie ty. Jesteś zasmarkata, rozumiesz? 11 lat. Już prawie 12, ciociu. A jeśli ciocią to aż tak drażni? Proszę, mogę być brzydka. Starłam. Zaraz wyjdzie. Przyniosłem żelazko. O. Przyniosłem żelazko. Powiedz, że mama kazała podziękować. Mama kazała podziękować. Proszę to zostawić w kuchni. Ale dumna. Honorka? Ta Monika. Jakbym chciał, raz dwa mógłbym ją poderwać. Ale po co?
Pamiętasz, jak nad rzekę zjechali harcerze? Dzień w dzień tam latała. No, tak jeden na niej wiersz ułożył. Czytała ci? Nie, harcerze mówili. To ona się naprawdę maluje? Aha, kwiatkami. Specjalnie je dobiera. Maki na policzki i na usta, a chabry do powiek. To i brwi maluje? Wszystko. Honorka tak samo, tylko że burakiem albo zapałką. Ale głupia, co? Kto? No, ta Monika. Wcale nie głupia. Dużo ty wiesz. Honorka raz widziała, jak się z jednym tuliła. I całowała się? Na pewno. Ona lubi się całować. A ty całowałeś się kiedy? Z mamą albo z tatą, co? A właśnie, że się całowałem. Żebyś wiedział. Ja tak samo. Co myślisz? I to nie raz. O, słyszycie? Monika! Słyszałem! Jest! Będzie się kąpać. Wczoraj też się kąpała. Chodźcie. Dobrze, będziecie mieli za swoje. Mama czeka, a wy? Gdzie wózek? Ten też to potrzebny, że też się nie wstydzi. Wiadomo już, kto wytruł te ryby? Ci z mleczarni, nawet się nie wypiera. Albo się je, albo się czyta. Puścili w rzekę jakieś ścieki i co im tam kara? Z własnej kieszeni płacą? A w radio i w telewizji tyle się mówi o ochronie przyrody. A lasy kto rąbie? Niby trzeba, ale posadzą nowy, wyrośnie. Tylko kiedy? Widział tato te łysiny? No zjeżdża się tych turystów, palą ogniska, śmiecą. Mamo, a to od gojowych kąpie się w samych majtkach. Jedz i nie garb się. Nie widziałeś gdzieś szczotki? Ja? Skąd? Gdzieś musiałam ją zgubić. Matka Lolka przyniosła. Jutro Jarek z Bogdanem idą na ryby. Biorą łódkę, wędki. Niech biorą. To co? Myślałam, że ci zależy. Śniadanie? Tak. A co? Dzień dobry.
Znów się namalowała. Jak jaka głupia. Przecież ona cię lubi. Aha, na pewno. Ukłoniła się i nawet cię uśmiechnęła. Miny to ona umie stroić. Jak jeszcze chłopaka zobaczy. Wziąłbyś lepiej wózek i poszedł do lasu po gałęzie. Albo jak chcesz, możemy iść na grzyby. Pokażę ci miejsce, gdzie jest pełno kurek. Chciałam złapać parę ryb. Teraz najlepiej biorą. Chcesz słonecznika? Nie, dziękuję. Jest dobry. Przepuść mnie, rozumiesz? Tak, ale zgadnij, co mam. Zgadniesz? No, pewnie żabę albo jakiegoś robala. A właśnie, że nie. Patrz. Byłam pewna, że co innego. A wiesz, o wiele przyjemniej jest wypuścić motyla niż złapać. Widziałaś, jak wysoko poleciał? Monika! Monika! Co? Nie ma jej. Robić miny? A zrobisz tak? A pokaż lolka. Teraz wuj Mietek. To były czasy. Wiesz, czasem jesteś bardzo śmieszny, a zawsze nieśmiały. I za to cię lubię. Boisz się honorki? Ja? A skąd? Chcesz? Pójdziemy do mnie. Do gajówki? Nie. A wózek? Nikt go nie ukradnie. Tak, ale honorka... A widzisz? Boisz się, a? Ładnie tu, prawda? Aha. Kiedyś była tu smolarnia. Teraz nikt tu nie przychodzi. Taka samotnia. A nie bałbyś się tu spać? Bo ja nie.
tylko gdyby były jakieś drzwi, żeby można je zamykać. Wejdź, jesteś u mnie. W nocy jest tu zupełnie ciemno. Nic nie widać, chyba że jest księżyc. Byłaś tu? Mhm. Wiesz, wczoraj dostałam list od mamy. Jak chcesz, mogę ci przeczytać. Siadaj. No, przeczytać? Proszę. Ale nie patrz. Odwróć się. Droga i bardzo kochana córeczko, odkąd wyjechałaś, bardzo do ciebie tęsknię, moja gwiazdeczko. Z czego się śmiejesz? I stale mi się śnisz. Ci dorośli zupełnie nie potrafią odwyknąć od tych zabawnych czułości. Moja mama na przykład każdy list tak zaczyna. To ładnie. Już wkrótce i ty i ja wyjedziemy do Sudanu, do tatusia. Do Sudanu? Nie przerywaj. Tatuś bardzo do nas tęskni, przysłał bilety i polecimy samolotem. Droga córeczko, mały aniołku, uważaj na siebie i... Dalej to już nic ważnego. Takie wiesz. Pozdrowienia. Daleko jest ten Sudan? Bardzo daleko. Ktoś tu jest. Kto? Przecież dostajesz od tatusia listy i nie wiesz, gdzie to jest? Ciszej. Paczki też dostaję. A po co twój tatuś tam wyjechał? Buduje fabrykę. A mama? Tam ktoś musi być. Może honorka? I cieszysz się, że wyjedziecie? Tak sobie. Mama bardziej. Tylko będzie musiała wziąć bezpłatny urlop. A w ogóle dobrze mieć męża. Można do niego pojechać. Tylko trzeba się kochać. Pan, ty się ożenisz? Nie? Mogę tylko wyjść za mąż, ale jeszcze nie wiem. Gdybym się zakochała. A ty? Też nie wiem. Zobaczę. A byłeś już zakochany? Bo ja z 5 razy. W chłopaku? Jaki ty jesteś dziecinny. Raz nawet w nauczycielce. Zresztą, tak zwyczajnie, to można kochać. Psa, ptaki, nawet drzewa. Miłość to zupełnie co innego. Ten ktoś musi się bardzo, bardzo podobać i trzeba go pragnąć. Rozumiesz? Nie czytałeś o tym? Słuchaj, a gdybym... Gdybym ja... Co? Nie. Już nic. A tu nie mam zęba, ha? Lolek! Największy plotkarz. I to ma być mężczyzna. Szczęście, że się nie nawinął jakiś złodziej i go nie ukradł. Prawie nowy wózek. Ale się znalazł. Dzięki Bogu, że posłałam Jarka do lasu. Dajcie spokój. Przyjechał na te 2 tygodnie, to może sobie troszkę polatać. Aha, polatać. Tylko gdzie? Chodź no. No więc siedzę ja sobie spokojnie, cichutko. W kożuchu? No w kożuchu. Śnieg pada równiutko, cichutko. Podnoszę głowę do góry, patrzę. Gwiazdy to takie jakby no... Brylantami. Jakby kto brylantami utkał niebo. I nagle jak coś nie łupnie za lasem. Tato, kolacja. Jarek, Edek, do domu. No to zerwałem się i buch do sieni. Tak było. I wtedy tato nocował w przerębie, prawda? Mm. Jutro też płyną nad jeziora. Z ojcem. Mają odławiać. Jakbyś wstał z samego rana... Tam. A o tym wózku to Lolek. Przyleciał, rozgadał. Wiem. Z tą od Gajapy w ogóle nie rozmawiam. Zadziera nosa, a przechwala się, jak nie wiem co. Z chłopakami też nie chodzę, tylko im świństwa w głowie. Przeklinają, palą papierosy. Jeden taki latał ze mną w szkole. Raz kupił nawet wino, żeby się napić.
jak mu powiedziałam, to poszedł jak zmyty. A kochałaś się kiedy? Też? Wstydziłbyś się. Pytam, czy byłaś zakochana? Jak będzie padać, to zamknij okno. Edek! Ed! Możesz teraz wyjść? Jak nie to pa, śpi. A jak będzie słońce, to przyjdź nad jezioro. Ale rano... Żebyś nie wchodził do wody. Wiem. W tym mirze kamiennych olbrzymów czuł się tak mały i zagubiony, jak nigdy dotąd. Szedł, starając się nie patrzeć w górę, żałując, że jest sam, że nie ma jej obok i nie może trzymać jej ręki w swojej. Skręcił w prawo i nagle, oślepiony bliskością rzeki, zatrzymał się. Ed, a przymknij oczy i pomyśl, gdzie chciałbyś teraz być? A zgadnij, gdzie ja? Powiedz, lubisz kwiaty? Takie czerwone, raczej różowe, jak lila. No, zgadniesz? Tu, tak jak teraz. I z tobą, wiesz? Się z dachu, a on zerwał się i buch do sieni. Jaki naprawdę jest księżyc? Bo zawsze inny. Popatrz. Żółty! I wujek zgubił wtedy kożuch. Wiem, opowiadałeś. A ja mówię o księżycu. O, teraz jest jasny, potem pomarańczowy, a innym razem żółty albo czerwony. Chyba srebrny. A właśnie, że nie. Nie słyszałeś, co mówili syrenonauci? Nie słyszałeś? Szary i smutny. A kiedyś tak ładnie pisali o księżycu. O, to właśnie tu. Leśny cmentarz. Widzisz?
późno! Monika! Monika! Chodźmy już! Proszę cię! Ale najpierw klęknij! Słyszysz? Klęknij i pożegnaj te drzewa! To przecież był las! No, wreszcie jesteś. Ale ulewa. Jak ty wyglądasz? Wytrzyj się. Możesz się nie bać, wszyscy już śpią. Była tu Gajowa. Powiedziałam, że poszliście na pocztę. Zjesz coś? Nie. Siadaj, zrobię herbatę. Zobaczysz, co ona będzie miała od Gajowej. Kto? Niby nie wiesz. Monika? Ciszej. Chcesz się obudzić? Byliśmy w lesie. Raz, jak tylko tu przyjechała, kazała jednemu harcerzowi łódkę odpiłać z łańcucha. Na wyspę chciała jechać. Zupełnie jak jaka głupia czarownica. Powiedziałaś czarownica? Trzy dni jej teraz nie puszczą. Zobaczysz. To co? Albo Gajowa odeślę do miasta, do matki. Niech odeślę. Nie udawaj. Zaprosiłeś jej w głowie. Ale uważaj, ona potrafi zaczarować. No, co myślisz? Spytaj Honorki. Zakochasz się jej co? On cię już zakochał. Ja tam dziewczynami wolę nie zaczynać. Za dobrze je znam. Nie, Jarek? Wcale się nie zakochałem. Pochodzić sobie, pogadać, co innego. Ale wierzyć nie wolno. Każda wykołuje. Wiadomo. Najpierw stroją miny, śmichy, chichy, a później tylko patrzy, jak koło skubać. Niech aby grosz wyczuje. No, w naszej klasie też była taka. Czubatka się nazywała. Leosia. A ty zjeżdżaj stąd. I to już, mam cię pogonić? Znałem taką. 3 lata ze sobą chodziliśmy, nie? 3 lata? No, jeszcze z okładem. Od 2 klasy. Grosza się trochę skombinowało, a to ojciec dał, to zarobiło się jakoś. I człowiek miał. Jarek wie. I nie skąpiłem. Cukierki, lody, raz nawet broszkę z plastiku jej funnąłem. Żyło się. Do zakochania jeden krok, jeden jedyny. Jak poszłem, bracie, do miasta, to z miejsca. Holokokta, kino, ciasteczka, takie petity berry. I całowaliście się? Z kim? Z tamtą? Aha. Jak się 3 lata za sobą chodzi. Ja tam z dziewczynami od razu, bez ceregieli. Zabrać się za głowę, przez kolano i... buzi. Dziewczyny lubią taki. Złapiesz, przytulisz. One są czułe na to. Już ja je znam. Wstydziłbyś się, ty głupi! Takie świństwa, a ci słuchają. Czekaj, niech tylko zobaczy twoją matkę. To co, oskarżysz na niego? No, no, jeszcze i ty zobaczysz. A ty, Edek, mógłbyś poczytać gazetę. O, ta z Gajówki, wypatruje kogoś. Leź. Boisz się? Honorki? Jak to się ogląda, latawica.
Zaraz. Coś o mnie? Kto? Jarek i ten Bogdan. Nie. A Honorka? Też nie. Nieprawda. Ja i tak wiem. Wszystko wiem. Jestem przecież czarownicą. Nie wiesz o tym? Gdyby to było na filmie, to wiesz, co bym teraz powiedziała? Och, Ed, Amhasmua. Albo... Kiss me, please. Ed. Wiesz, pocałowałam cię. To była kropelka mojej śliny. A teraz ty. Nie bój się. Ja przymknę oczy. Moskwa, Paryż. Czy oni nas widzą? Mhm. Ale o, takich. Jak Boże krówki. Jak motyle. Będę miał taki. Jeszcze lepszy. Cii, tropimy przemytników heroiny. Masz broń? Broń? Finkę. Powiedz, że pistolet maszynowy. Po co? Mów, no. Mam maszynowy pistolet. Strzelać? Ona go kocha. Widzisz? Bardzo. Jak w kinie. Thank you.
Nigdy cię nie ma w domu, ciągle gdzieś latasz. Byłem po gałęzie. Jakby się to stało, to co wtedy? Właśnie. Dajcie mu spokój, że też nie macie innych kłopotów. Dobrze ci mówić, ale sam na łódkę to go ani razu nie wziąłeś. No i co by użył? Nudziłby się tylko. On przecież daleko nie chodzi. Bierz lepiej ścierkę i wycieraj. A ile ty masz właściwie lat, Edzik? Ja 12, ciociu. A, znaczy się o rok młodszy od naszego Jarka. A ta od Gajowej, jaki tam? Monika. Nie wiem. 12. Urodzona w 60 roku, w kwietniu. Chłopiec powinien rozmawiać z dziewczynką przyzwoicie. O szkole. O książkach. O zwierzętach. Nawet o pogodzie. Panie Mieciu, ryby kradną! Akurat spacerowałem po brzegu, a oni zepchnęli taką plastikową łódkę i teraz kradną. Gdzie się ich widział? O tam, jak ten cypel! Proszę, dla ciebie. Ale pocałuj za to. No. A teraz będę cię uczyła francuskiego. Siądź tu. O, mam. Uważaj. Wiesz, co znaczy l'amour? Miłość. Mhm. Po angielsku love. Po rosyjsku ja lublu. Mio amore to po włosku moja miłość. Śmieszne, prawda? Ale po francusku najładniej. Mon amour. Umiesz powtórzyć? Bądź poważny, jeśli chcesz się nauczyć. Skąd wiesz? Może razem wyjedziemy do Sudanu? Mon amour. No i proszę. Jak na początek, zupełnie nieźle. O, kaczka! Widziałaś? A jak po francusku dzika kaczka? Kaczka? Le chien to pies. Le cheval koń. A tamto... A ja napisałam kiedyś wiersz. Pani zadała wypracowanie. Wiersz? O wiośnie. Powiedz. Ale... Odwróć się. Przyszła wiosna, rannym słonkiem malowała drzewa, a pod niebem na niteczce skowroneczek śpiewa. Na niteczce? Przyczepiony? Nie, żeby było ładniej. A dalej? Szła ta wiosna, poprzez łąkę malowała sady, potem żuczki, boże krówki i inne owady. A popatrzcie na te kwiaty, czy kto zliczy ile, albo spróbuj, mój kolego, policzyć motyle. Motyle? Motyle. Poczęstuj się. Palisz papieros? Zobacz. Rysy. A wiesz, za 6 lat wyjdę za mąż i nie będę już taka płaska, a on będzie pisał wiersze dla mnie. Ty gonisz mnie? Znów bołty, tu pod nóg. Lewa, lewa. I ptaków rozszalałych czarny targ. Lewa, lewa. Kobiety stają u rozstajnych dróg. Lewa, lewa. Piechocie odchodzącej patrzą ślad. Lewa, lewa. Czy słyszysz werbel, werbel, werbel gra? Lewa, lewa. Ha ha ha!
Teraz na pewno już będziemy mieli dziecko. A gdybym kazał ci wziąć łódkę, wziąłbyś? Łódkę? Ona jest zamknięta na łańcuchu. To zbuduj tratwę. Zbudujesz? Tak. I wiesz? Popłyniemy na tę wyspę. Na jeziorze. Będziemy tam sami. I potem urodzę synka. Jesteś za mała. Monika. On też będzie mały. Tak jak lalka. Zrobisz mu z gałęzi kołyskę, a ja nakarmię go mlekiem. I ptaki będą mu śpiewały do snu. Tak jak teraz. Słyszysz? Aha. I pamiętaj, kiedy w nocy zacznie krzyczeć sowa, zabijesz ją z łuku. To i łuk będę musiał zrobić. I nauczę cię czarów. Będziesz rozumiał mowę żab. Żab? Żab! Boisz się? Wiem. Teraz ja ci powiem wiersz. Płynę i nie widzisz mnie. Fruwam w zielonościach, a chmury nade mną szare jak dym i nie ma słońca. A miotła, na której lecę, podpala las. I patrz, płoną suche trawy. Ugasić je może tylko pożar, który na popiół ziemię spali. A wy, tam w dole, przerażeni. I tacy śmieszni, tacy mali. Monika! Monika! To już jest. Monika! Twój narzeczony mało się utopił. Trafę budował. Zastydziła się. Widziałeś? Przebierz się. Wyglądasz jak dzikus. Pewnie. Zobacz, jak też jest ubrany. Szykuję rowery. Zdaje się, będziemy mieli ją z głowy. Wyczuje grosz i co?
Nie poleci? Nie udawaj, że ci na niej nie zależy. Nie ma na to mocnej. Raz to mnie jedna tak skołowała, że z tydzień chodziłem jak głupi. Spytaj Jarka. Monika! Monika! Przyszedłem. Jak ty wyglądasz? Chciałem zbudować tratwę. I jak zacząłem, to... To co? Pójdziesz nad jezioro? Nie. Jak chcesz, to przyjdź wieczorem. Tutaj? Nad jezioro. Gdyby tak wyjść do jeziora. Zimno. Płakałaś? Dzięcioł, słyszysz? A gdyby tak wyjść do jeziora. Jak myślisz? Długo trzeba być pod wodą, żeby nie oddychać? Ja mogę minutę, nawet dłużej. Ale żeby wcale nie oddychać. Nie rozumiesz? Już prawie 8. To co? Późno. To po co przyszedłeś? Możesz sobie iść. Nie, ja tylko tak. Bo jak się spóźnisz, to Gajowa znowu będzie krzyczeć. Znowu na ryby? Dlaczego? Mogą brać. Sznurowadło zawiąż. Edek! Słyszałem, jak rozmawiali. No, Gajowa. I ta twoja. Monika. Zdaje się o tobie. Mówiła, żeś inteligentny i odczytany. I że umiesz po francusku. Ale się musiał nabajerować. Aż mnie żal. Słyszysz? Żal. Słowo daję. Dziękuję, ale to doprawdy zbędny kłopot. Nie musisz wstawać. Siadaj. Pani jest bardzo miła. Dziękuję. Miał rację Boguś, z dziewczynami zawsze tak. Alek,
Byłoby lepiej, gdybyś ten ponton zostawiał w którejś z tych szop. Tu też może leżeć. Niechby któryś z nich spróbował ruszyć. Tutaj, proszę pani, w ogóle nic nie ginie. To obejrzyj się. Cała galeria. Idziecie? Popatrzeć nie wolno? Nic się nie martw. To i tak było do przewidzenia. A w telewizji to nie lubię takich filmów o wojnie. Dlaczego? Trudno potem usnąć. A w ogóle ci aktorzy grają i mówią, jakby recytowali. Mój tatuś też ma taki telewizor. W Warszawie. W Sudanie. Monika! Do domu! Zdaje się, że mama cię woła. Ciocia. To ja już pójdę. Idę, ciociu! Przepraszam, było mi bardzo miło. Nam również. Dobranoc. Odprowadź gościa. Nie, nie, nie trzeba. Odprowadź. Dobranoc. 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 Chodź, bo jak doskoczę i mu dosunę. Idziesz? Zdaje się, nie bardzo przypadła ci ta mała do gustu. A tobie? Nie powinna się tego okazywać. Jest tak pretensjonalna. Po prostu inna. I to cię irytuje. Alkowi też się nie podobała. Alkowi? Zresztą nie wiem, czy zauważyłeś. Ona się już maluje. Widziałeś jej oczy? A nie obawiasz się, że ona może mieć na niego zły wpływ? Zabieramy go jutro do miasta? Nie ma sensu. Po co? Samotna stoję nad Wisłą i patrzę na drugi brzeg. Deszcz leje srebrzystym szronem, a z oczu leją się łzy. Jak smutna mi nad tą rzeką. Co rozdzieliła nas tu?
swobodniej. Gotowe. Teraz nad jezioro. Zmieniaj pozy. Jak modelka. Tak? Stań tutaj. Tak dobrze? Tak, wspaniale. Fotograf, jak mi przyceluje, to... Potrzymaj się. Zostań. Tato z mamą jadą na występy do miasta. Chciałbyś pojechać? Co to oglądać? Jacyś artyści z Warszawy. Gajowy i Gajowa też jadą. Nic ciekawego. Śpiewy i tańce. Oni już dawno pojechali. Alek został. Dopiero nocą wrócą. Cześć. Cześć, Jarek. Siema, Sadzinek. To jak? Jedziemy na tę zabawę? Łódką. Za jezioro. O, słyszycie? Dziś grają. Dopiero próbują. Jak ślicznie. O, mamo. No co tak? Stanęliście? Niedziela. To i czas się dłuży. Jak to w niedzielę, panie Mietku? No jak? Otworzysz łódkę? Żebyście się potopili? Dzień się pływa. A Edek? Weźmy się kapoki. Jarek, Honorka, pilnujcie domu i o 10:00 macie już spać. Kapok. Ty też. Łap, tylko dobrze zawiąż. Ty też z nami płyniesz, nie? Ale jak macie się wygłupiać? Tańczyć się będzie. Ubaw popachy, strażaki grają. Jarek, z kim będziesz tańczył? Popatrzę tylko. Ja też się rozejrzę, chyba że Grażyna będzie. A ty? Ja najwyżej z Helenką. Aldek, poraz was tak ulał. Idź, niemądry. No, wsiadać, drzwi zamykać. Odjazd. Edek, włazisz czy nie? Siadaj. Będzie wesoło. Słyszysz, jak grają? Zostanę i przypilnuję domu. Chodź. Co się wygłupiasz? Lolek będzie pilnował. Płyniemy. To ja pojadę, Bogdan. Słyszysz? Pojadę, Bogdan. No i dobra, zobaczysz. Nie tylko przyjdzie mama. Zobaczysz. Nie czytuję listów.
Ja ci przeczytam. Ale gdzie on jest? Leżał przecież pod kamieniem. Sama go kładłam. Słuchaj, może zabrał go ten mały? Edek? Prędzej Honorka. W tym Sudanie okropny upał. Wiesz o tym? Mhm. A ja najbardziej lubię deszcz. Bo nigdy nie widziałaś prawdziwego słońca. Byłaś kiedyś na południu? Aha, powiedziałam ciotce, że jesteś bardzo oczytany i że świetnie mówisz po angielsku i po francusku. O, oh, yes, my darling. To jak, płyniemy na tę wyspę, maszer? Powietrze spuszcza. Widziałaś? Jesteś świadkiem. A teraz bierz wentyl w zęby i dmuchaj. Aha, na pewno. Ach, ty, ja ci pokażę. Właśnie w wodę. Wyciągaj wiosła. Proszę! Nie bij go! Alek! Co? Czekaj, niech cię tylko złapie, ty tchórzu. Mówiłaś, że będziesz miała synka i że ja będę strzelał z łuku do sowy i że potem zrobię mu kołyskę z gałęzi, a ty nakarmisz go mlekiem. Latawica! Rzuciłeś? On przecież limonadę postawił i teraz piją. Dawaj. Trzymaj, bo ucieknie. Chodź, wytniemy im numer. I po co zaczynać? Już na zabawie mało ci nie wleli. Nie? Nie tak łatwo. No, no. Zresztą co on wam zrobił? Wyrósł chłopaczyska głupi jak nie wiem co. Ten też. Chodź, boisz się? Lecimy? Będzie rozruba. Nie widział jej twarzy, bo w mroku nie widać było niczego poza mglistym zarysem jej włosów. Czy ty go kochasz? Nie wierzył, że powie mu prawdę, a coś... Dobry wieczór. Będzie... Nie przeszkadzamy? O co chodzi? Ty, a wziąłbyś do ręki nieżywą myszę? On się pyta, czy wziąłbyś mysz do ręki. Co? Widzisz? Boi się. To jak? Weźmiesz? Lepiej byście ją zakopali. Albo oddali kotom. Też pomysł. Brać mysz do ręki. Dla odwagi. Ja nawet szczura bym się nie bał. A może powiesz, że wziąłbyś żabę do ust? Ale żywą! Zgłupiał chyba. Czego wy od niego chcecie? Popatrzcie. No i co? Zrobiłbyś tak? Fy. Jak on się nie brzydzi? Czego?
Żaba czyściejsza od człowieka. Nawet od tkania. Stale się kąpie. A może ty spróbujesz? Też? Sam sobie weź. Nawet połknij, jak ci smakuje. Zresztą po co ta dyskusja? I z kim? Masz, żebyś nie udakło. Puść go! Słyszysz? My was nie zaczepiamy! Masz szczęście. Zgraja obozów. Właśnie, bez wychowania jak jakaś hołota. Hołota? A ty co? Kto cię tu prosił? Co myślisz, że nikt nie wie skąd tu się wzięłaś? Matka nie ma co z tobą zrobić, to jej podrzuca gdzie może. Bo to nie słyszałam, co mówiła Gajowa? Zadziera nosa, księżniczka, rower pożyczony, a te listy, co każdemu czytasz, kto je pisał? Lolek znalazł. Twoje pismo. Myślisz, że nie poznałam? Daj spokój, honorka. Ojciec uciekł, wyjechał gdzieś, a matka co robi? Może i tego nie wiesz? Dama, wielka pani, samolotem poleci. Wsiądź lepiej na miotłę. Honorka, co ty? Nie wstyd ci? To po co udaję? Po co okłamuje Edka? Nawet tego Alka. A ja... Ale narozrabiałeś. I to nieźle. Ech ty. Takiej nie znajdziesz. Tak, tak. Że była wymagająca. Fakt. O taką trzeba zadbać. Jak dziewczyna chce czegoś od życia, trzeba to rozumieć. Zobaczcie, co napisała. Córeczko, mój biały. Maleńki, u włoczku. Jej pismo. Honorka miała rację. A ja wam mówię, że ona zabrała się i wsiadła do autobusu. Albo się utopiła. Idź, bujak cię. Kopnę to. Widziałem, jak leciała z Gajówki. Kiedy? Ja wiem, przed godziną. Nawet drzwi nie zamknęła. No i co z tego? Raz to nawet do Gdańska się wybrała, bez pieniędzy. Gajowa mówiła. I co? Nie ma jej. Najbardziej żal mi w tym wszystkim honorki. Zaraz zacznie padać. Idziecie? A ja? I tak pojadę do tego Sudanu. Właśnie, że pojadę! Bierze mnie pan, bo ja...
domu. Sama? O tej porze? A co ty, płakałaś? Byłam u cioci na wakacjach i nie ma autobusu. Dobra, wsiadaj. A mamusia? Mamusia gdzie? Nie, ja proszę pana, mieszkam w takim internacie. To jest taki dom. Trochę tu bałagan. Jak to w szoferce? Wcale nie. W tym domu, gdzie teraz mieszkam, proszę pana, jest dużo gorzej. A pan ma dzieci? Naturalnie, że mam. Córkę. Duża? Ile ma lat? O, już duża. Ładna? Ładna. Studiuję już trzeci rok. Elektronikę. I kocha ją pan. Prawda? Oczywiście. Któż by nie kochał własnego dziecka?